Witam Was tutaj, cześć, witam Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Miasto szczęścia, miasto ogrodów. I od razu mówimy i odliczamy właściwie ile dni pozostało do otwarcia metra warszawskiego na Woli. I tak od razu mówię, nie wiem czy to już słyszeliście, czy jeszcze tego nie słyszeliście. Dzwoniłem do nich, oni jeszcze na razie nie wiedzą kiedy otworzą. Oni, mam na myśli miasto stołeczne Warszawa. Dzwoniłem do nich, oni powiedzieli, że jeszcze nie wiedzą i że trzeba śledzić stronę warszawskiego transportu publicznego, więc póki co nie jestem w stanie Wam powiedzieć kiedy zostanie to otwarte. I tak, ponieważ jest chwila przerwy, właściwie ja teraz ją zrealizowałem, wykorzystamy tą moją w teorii chwilę przerwy do wybudowania jednego ważnego budynku w tymże tutaj w tej całości i w tych wszystkich tutaj właśnie naszych budynkach. Jak widzimy, mamy tutaj jakąś bajecznie długą linię tramwajową. I czemu ona jest taka długa? A, bo oni stoją tutaj dalej i tu jest przystanek, który jest winien temu całemu zamieszaniu. Trzeba było... Z jednej strony moglibyśmy go usunąć. I chyba tak zrobimy, wiecie co? Nie widzę zbyt dużo potencjału dla niego. A jakie korki on robi, to jest niesamowite. A to jest akurat w kategoriach impossible. Dalej sobie przesuniemy tutaj ten przystanek. Albo dobra, ten to już zostawmy tutaj. I jakby coś będziemy jeszcze nad tym myśleć, bo tutaj to faktycznie było straszne, co tutaj się wydarzyło. Natomiast jeśli coś tutaj dorzucimy jeszcze, to tą szkołę trochę będę przenieść. Ona, gdzie tu jest w ogóle jakakolwiek najbliższa edukacja tutaj? Co się mieszkańcy. To jeżeli są najbliżsi tutaj, to sobie tutaj postawimy to. Dobra, proszę bardzo, budynek przeniesiony. A tu, jak możecie się domyślać, postawimy sobie nasz piękny dworzec autobusowy, ale ten mniejszy, bo ten mniejszy nam się tutaj zmieści. I proszę bardzo, mamy dla pasażerów, żeby oni tutaj też mogli jakby ktoś dochodzić. A jestem przekonany, że ktoś będzie chciał tutaj dojść. Coś. Ojejku. Ale już przekręciłem trochę, przekombinowałem. No to sobie wyrzućmy. I tak, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się rzeczami z wyższych sfer konkretnie. Będziemy dosyć dużo tutaj nowych budynków tych właśnie z Sunsetu stawiać. A najważniejsze to, że w końcu w naszym mieście postawimy lotnisko. Tak, nie wiem czy w końcu, czy nareszcie, czy jak to woli, tak woli. Ale będzie, ale dzisiaj za chwilę właśnie się zajmiemy tym, żeby je postawić. Tu sobie dodajemy takie przejścia, to jakby coś nasi ludzie będą mogli jeszcze tutaj dochodzić. Jakby sobie piękniejsze, lepsze skróty. Tak, czy tędy nie jeździło przypadkiem jakieś multum linii autobusowych? Czy dobrze nie kojarzę? Tak. Tak, bo oni tutaj zawracają, robią sobie kółeczko i później spokojnie tutaj wjeżdżają. I tu jest nasz dworzec też autobusowy, więc jakby coś z niego będziemy mogli w przyszłości korzystać do autobusów. Gdyby było nam za mało miejsca. Ale w to wątpię, bo jak widzicie, tutaj jeszcze jest parę wolnych miejsc, a tutaj już zbytnio nowych linii autobusowych. W teorii chociaż nie zamierzam puszczać. Chociaż tu jeszcze jest trochę miejsca. Ale dobra, mniejsza z tym, tak, tu widzę, że im się trochę smutno jest. No skoro im jest smutno, a no rzeczywiście nie dziwię się, że im jest smutno, bo tutaj nic nie ma. A z tych budynków to ogólnie jest mało, bo Centrum Zdrowia Dziecka to jest ten... To są te nowsze budynki, więc my je trochę ich w sumie możemy tutaj powrócić do miasta. Ale tak bardziej podrzucać, żeby ich tutaj parę było, natomiast nie możemy ich skupić tak, jak ich powinno być dużo. No bo po prostu, po pierwsze mnie nie stać na tak dużą ilość nowych budynków, a po drugie to by zajęło zbyt dużo czasu, a to nie jest poczta, że jest aż tak bardzo niezbędna. To się, no jest na pewno ważny budynek, tak, no tego nie powiedziałem. No ale jest to... To sobie na przykład postawimy taki jeden tutaj na tej granicy tego i tego. Byłoby dobrze to wstawić, jest. Czy tu nie ma jakiegoś? Tu jest przejście podziemne. No, ale przejście podziemne to ja chcę zostawić. Tutaj obok tramwajów, proszę bardzo, będziecie mieli dom opieki i starości. I tutaj na pewno też gdzieś w tej ogromnej dzielnicy trzeba taki coś wrzucić. Tu nawet możemy dwa wrzucić. To, a właściwie chyba nie możemy. No, a gdybyśmy mogli, to byśmy postawili tutaj dwa, bo to jest na pewno budynek, który na tak wielką skalę, takiego dużego już miasta, powinno ich być więcej, a jak widzicie sami jest ich dosyć mało. Tym bardziej, że bardzo dużo ludzi ucieka z naszego miasta, co jest na pewno na minus. No i właśnie, a propos, to sobie też pozostawmy i tutaj też widzę, że jest jeden tylko, a powinno być ich co najmniej więcej. Więc dorzućmy sobie może tutaj, dobra.
Natomiast tak, jak widzicie, tutaj nasze tramwaje jeżdżą, trochę się zmieniło. Po pierwsze, mamy tutaj to postawione, nasz Ateo Klub. Tutaj dalej jest nasze pociągi, kolej jednoszynowa. I zacząłem już zasiedlać tutaj jakieś mieszkania, domki, niska zabudowa. Tutaj możecie tylko budować, jak jesteście ciekawi, spokojnie. Jak widzimy, nasze metro bardzo dobrze jest wykorzystywane tutaj. To jest ta linia, która jedzie tutaj i tu zostało przebudowane. Mamy teraz taki dworzec, ponieważ tamten nie obsługiwał autokarów, a ten z kolei już obsługuje, jak widzicie, jadą z daleka. I aby on jeszcze lepiej funkcjonował tutaj, musimy im tutaj dorzucić drogę, a właściwie najlepiej byłoby tutaj dorzucić im autostradę. I to chyba jest... Tak. Bo w sumie, bo czemu by nie? Tylko sobie zrobimy tą wyciszoną i dzięki czemu będziemy mogli tutaj im zrobić jakiś niezły skrót, o właśnie odtąd, aby mogli szybko dojeżdżać do tego rejonu. I po co zrobiliśmy tutaj autostradę? Ponieważ nasze autobusy, autokary muszą teraz zawracać tutaj, o tak jak widzicie, robić sobie tu kółeczko, a teraz będą mogli po prostu tutaj dojść. Linie metra tutaj podzielone nawet nie chcę pokazywać, tutaj jest jedna stacja tak krzywo postawiona, ale poza tym jest ich tutaj bardzo dużo poustawionych, jak chcecie zobaczyć, to proszę bardzo. Nie to, ale tutaj też jest całkiem nieźle, jak widzicie, tak to wygląda. Jest tutaj jedna, druga na trzeciej linii metra i tutaj już sobie normalnie wyjeżdża i jedzie dalej nasz pociąg normalną trasą. Jak widzimy, trochę jest się tu korkuje. Ale nie powinno być źle. Tutaj trochę to rozbudowałem, jak widzicie. Jest normalny, teraz mamy już tutaj wyjazd tramwajowy. Coś, tramwaje jadą tędy, ale wyjazd jest tutaj. Jest też nowa stacja, z której dużo ludzi korzysta. Przyciągnąłem tam jedną linię kolejową, o której też mówiliście. I rozbudowałem tą część miasta, gdzie mamy właśnie nasze tramwaje, które tutaj jeździły, tutaj zawracały wcześniej. Tu jest teraz normalny, pełen zespół przystankowy, zbudowany tutaj na tej wzgórzu, z przejściami, zejściami. I tutaj oczywiście całą nową dzielnicą, która się buduje, za chwilę ją będziemy dalej budować. I tramwaj metrem, który jedzie sobie tutaj i tu są trzy linie, z tego co kojarzę, jedna jest, jedzie stąd, tu. Tak, taka krótka i tutaj jest kolejna stacja, już tutaj będzie się normalnie tak to ciągnąć. I a propos ciągnięcia, tutaj powinniśmy to przeciągnąć. Czekaj, tą linię, o właśnie, żeby ona jechała tutaj dalej prosto, bo oni tutaj będą dalej jechać. O! Co prawda jeszcze tutaj nic nie jeździ, no ale już tak na przyszłość. Tutaj będą jeszcze jakieś zbudowania, lekkie tramwaj tutaj jak jeździł, tak jeździł. I tutaj jest przejścia, tu jest ta nasza nowa jedna też stacja i ona jedzie sobie dalej do tej części miasta, a ta jedzie sobie tutaj dalej bulwarami i się dalej kręci. Więc sądzę, że naprawdę całkiem nieźle. Tu mamy nasz mały przemysł. I a propos przemysłu, ja sobie przypomniałem, że my mamy coś takiego jak fabryka mebli. Okej, ona jest wykorzystywana. I drukarnia. I teraz tak, sprawdzimy, czy sobie tutaj ten nasz budynek, taki składzik, co nie? To, może, gdyby tutaj się zmieścił, zmieści się, świetnie. To czy on się napełni plastikiem, jeżeli mu damy tutaj plastik? Proszę bardzo. I zobaczymy, czy faktycznie dojedzie tutaj plastik. Z importu, czy skądkolwiek. Bo to jest jeden z tych błędów, który niestety pozostał w grze. No i dalej, zobaczmy, nie to. To. Jak jest tutaj z handlem? Handel jest tutaj, jest ta dzielnica. Tutaj, tu są mieszkania, więc tutaj moglibyśmy chyba właśnie stąd wyciągnąć jedną trasę tramwajową, wpuścić, żeby jechał tam dalej. Tak, tutaj nawet z takim tunelem, dosyć ciekawym, moglibyśmy to zarzucić. Tak, bo tutaj nie ma oczywiście jeszcze przyszłości, więc możemy sobie to pociągnąć. Normalnie bym to tak podłączył, ale biorąc pod uwagę, że tu jest dalej metro, ja nie mogę się właśnie trasą tramwajową komunikować z takimi trasami. To chyba niestety będę zmuszony do zrobienia, no może nie aż czegoś takiego, ale co najmniej wiem, co zrobimy. Tutaj dojeżdża nasz metro, w sensie tramwaj. Dalej tramwaj wyjeżdża pod ziemię. Jak jest tutaj? Tu jest dalej już dosyć prosta ziemia. On tu sobie przejedzie dołem. I tutaj wyjedzie. O, no powiedzmy, że nic jakoś tak. I tu będzie jechać dalej prosto. Ok. I teraz stąd. Tutaj, czekaj, tak, zrób. Czekaj. No powiedzmy, że jakoś tak. O, i teraz to sobie tutaj podłączymy spokojnie.
Tak, dobra. No i mamy wtedy w teorii podłączenie i z jedną, i z drugą drogą, i bez skrzyżowań. W sensie bez świateł. Uuu, latają nasze szybowce. O, wraca. Czekaj, on wraca tędy? Myślałem, że będzie wracać od drugiej strony. Oni wracają w to... Kliknij się. Ląduje. No, ewidentnie tędy ląduje. No dobra. Czyli to jest pierwszy raz, kiedy w City Skylines mamy pas startowy dwukierunkowy. No to teraz rozumiem, czemu ten budynek był taki trudny. Czyli jeżeli klikniemy sobie w drogi... A nie! Wtedy jechał na wstecznym. No dobra, nie wiem. Nie wiem, o co im tutaj chodzi. Naprawdę, tego tutaj, jak to zobaczyłem, to nie wiem. Zrobiło się tutaj SimCity z tego. I tutaj też widzę, że jest problem. Nie, bo my to musimy zrobić koniecznie, tak? Ale nie możemy zrobić aż tak dużego tego... Jest, tu jest zbyt stare zbocze dla niego. Dobra, zróbmy sobie dojazd. Powiedzmy, że no... Zrób jakiś... O... Dobra, to mamy zrobiony. Teraz zróbmy tu... Dawaj, spokojnie. Dobra. To trzeba to przedłużyć. I teraz tu powinno gdzieś wyjść. Albo trzeba gruntową drogą. Bardzo nie by jak Silicon Valley chce ze mną dyskutować. A to ja przecież doskonale wiem, co ja tutaj chcę zrobić. Dobrze, w takim wypadku sobie zaczniemy to robić od drugiej strony. Czemu? Może tu jest problem. Dobra, czekaj. Jak tu jest, to jest droga z nie taka. To czekaj, przedłuż. O, i tutaj nie, bo ona musi skręcać. Już nie widzę. Widzę, że mu to jest takie problematyczne. Dobra. Tu nie, bynajmniej w ten sposób. Dobra, czekajcie, bo ja to muszę podłączyć. Dajcie mi chwilę. Chwilkę później lecimy oczywiście dalej. No jak widzicie, postawiłem tutaj stację. Tu w końcu jednak nasz tramwaj całkowicie przejeżdża. Mamy tutaj kolejną stację, przez którą może przejeżdżać i tutaj się zatrzymywać. Obok jest przesiadka do kolei jednoszynowej, która tutaj właśnie o tędy sobie jedzie i tutaj dalej przejeżdża. Tutaj z nową stacją do naszej dzielnicy handlowej. I nasze metro tutaj sobie wjedzie okrężnie i wjeżdża. Ponadto nasze linie tramwajowe dojeżdżają teraz do naszego tutaj węzła, jak możecie się domyślać. Jeden i drugi tramwaj tutaj jedzie też tędy. I tutaj w przyszłości, a właściwie nawet teraz bym mógł dla was zrobić jeszcze jedna linia tramwajowa, która będzie tutaj zwracać sobie o, gdzieś tu. Więc zróbmy sobie tutaj pętelkę, aby od razu mogła już to teraz wykonywać. Więc tak, tak, tak. Dobra, oczywiście wyrzućmy sygnalizację świetną i tu będzie nasza jedna linia, która będzie cały czas tą całą trasę po prostu jechać, przejeżdżać. No i tak, co by tu zrobić? Tutaj na pewno byś miał przystanek i tutaj. Tu powinno być w teorii więcej tych przystanków, ale tylko to są miejsca, gdzie mogę spokojnie je postawić, dlatego są w tych miejscach. Dalej, tutaj przy każdych tych takich możliwych właśnie przesiadkach. Tutaj, no i tutaj na razie będzie jeden na końcu, taki jak zawsze stawiamy. I tutaj przed tym, na szybowce widzę, że naprawdę są, polubili je nasi mieszkańcy, co jest na pewno bardzo, bardzo mnie cieszy oczywiście. Dobra, no i tu kończyć. Dobra, to wydaje mi się dobre. Ty potrzebujesz prądu, ale prąd to dociągniemy ci od razu z handlem. I tak, tutaj z tego co kojarzę był normalny handel, to tutaj będzie już taki, jaki nas najbardziej interesuje, czyli, proszę bardzo, ekologiczny. I dajmy go sobie, bo tutaj go cały czas nam brakuje w tym mieście, a to jest niestety główny powód, dlatego tu jeszcze jesteśmy. A później jak to zrealizujemy, to prawdopodobnie zajmiemy się jakimś nowym scenariuszem.
Z tego co kojarzę, żaden nowy scenariusz się nie pojawił po dodaniu tego nowego dodatku, co jest trochę smutne, od razu nie ukrywam. Szkoda, że nie dodali nic nowego, no ale na cóż, no. Już ostatnio w ogóle żadnych tych nowych scenariuszy nie dodają, więc właściwie to mnie nawet zbytnio nie dziwi. Dalej, tutaj musimy to koniecznie odciszyć za pomocą biur, więc tutaj ten cały sektor sobie zrobimy na biura. Więc proszę bardzo. I tutaj też i tutaj oczywiście dajmy sobie to. Czy jest tutaj wszędzie woda? Jest! O dziwo mamy wszędzie wodę, co jest na pewno z kategorii wow. No i co tu dużo mówić, przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli gdzieś mniej więcej, no musi być daleko od tego naszego tego lotniska, ale chcę też bardzo to, żeby to było w tej części miasta, więc tutaj chyba wydaje mi się, że to jest dobre miejsce. Niedaleko tego głównego węzła, co prawda tam będzie osobny dojazd, jakieś linie metra i tego typu, tu już mamy linię kolejową poprowadzoną, więc sądzę, że to może być najlepszy patent. Więc tak, najpierw trzeba sobie tutaj wyrównać całkowicie ten teren. No, tak jak tutaj jest, to teraz nam kompletnie nie interesuje i musimy dozbierać jeszcze pieniądze, bo potrzebujemy około więcej na pewno niż teraz mamy. Więc tak. W tym obszarze chyba, żebyśmy chcieli to jeszcze tutaj bardziej przesunąć. Wiesz co? Bardzo by mnie interesowało wybudowanie tego właśnie w obrębie miasta. Dobra, tak czy siak nie mamy jeszcze pieniędzy, więc na razie możemy poczekać, przyspieszyć na maksa czas i się tutaj ogólnie pokręcić. Dalej tutaj możemy zacząć już budować nasze te małe domki. I proszę bardzo, tutaj niech się budują, a tu będzie jakiś mały handel. I teraz tak, czy ta dzielnica ma specyfikację na nasz handel specyficzny? Czyli taki? Chyba nie. No a to jakby coś to dodamy, żeby tutaj też ta dzielnica tutaj nasz dobrze dawała pożytek. Proszę bardzo. I tutaj w tymże rejonie ona będzie tutaj całą tą górkę zajmować. Tak samo tutaj z tą skarpą. O, mogę sobie powiększyć, proszę bardzo. I tutaj to też będzie ta dzielnica takich domków. Domków, jednorodzinki, jednorodzinnych i tego typu rzeczy. Zobaczmy, czy tutaj coś w końcu przyjechało. Tak jak myślałem, nic nie jedzie. Jest 6 pracowników i 0 ciężarówek w użyciu. Co oznacza, iż w teorii jest to niewykonalne. Ale, aby nie brać się bardzo, postawimy sobie tutaj taki budynek. I może coś by to nam dało. A i tu jeszcze widzę, że jakieś jeszcze jeden mamy do wybudowania. Papiernie, ten na pewno nam nie wejdzie. Dobra, dalej spróbujemy sobie jeszcze przetwórnia ryb. Też ją sobie postawimy gdzieś właśnie niedaleko w tych obszarach. Tu jest taki przemysłowy trochę się zrobił, wiecie co? Ale dobra, zobaczymy jeszcze. I teraz w teorii sobie tu oczywiście to zwolnimy tempo produkcji na minimum, czyli na 50%. Bo i tak zanim doczekamy czegokolwiek, żeby tu dojechało, to może minąć góra, ziemia i tak dalej. Więc zobaczymy, czy w teorii teraz plastik jakiś dojedzie, czy nie. Marne szanse bym powiedział, ale zawsze trzeba być dobrej nadziei. Dobra, zobaczmy jak tam w ogóle ludzie korzystają z naszej linii meta, bo z tego co widziałem, jest dosyć duże branie. Słuchaj, te stacje też wydaje mi się, że są trochę przyduże. Nie wiem jak wy sądzicie, ale one są takie trochę przywielkie. Ale widzę, że na tej stacji, jak zawsze, no, kto by pomyślał, że to jest ta stacja, jest dużo ludzi. Dorzućmy trochę jeszcze tego, żeby było więcej linii, składów. I to jest na linii, tutaj. Tak, bo to jest ta nasza linia, która jedzie tu. A, i ona tutaj później zawraca. Ona robi takie kółko. Wow. Niezła ta linia jest. Ona dwa razy przejeżdża przez środek, po czym dojeżdża w końcu tutaj. Okej, tu jest 20 aż osób. No to nieźle. I tutaj... No dobra, to mi się podoba, jak tak jest używane linie metra. Dalej, tu mam jakąś kolejną jeszcze. Ojojoj, co to za linia? A, jakaś tutaj w centrum. Właśnie widzę. Chyba tu trzeba... Tutaj na pewno trzeba więcej, a jest już na 250. Dajmy na 300, ale to i tak nie będzie to. Dajmy więcej, 350. Okej, dobra, kolejna linia, ta jest jakaś mała, ale to wydaje mi się, że tak, to jest ta tutaj, co jedzie sobie z boku i ona jedzie po prostu tutaj dalej prosto.
Nie wiem, czy to wam pokazywałem na odcinku, chyba nie. Tutaj jest nasza stacja, tutaj przejeżdża sobie pomiędzy budynkami metro i tu jest po prostu skrzyżowanie, gdzie pociągi się wymijają i sobie skręcają jak ten kto woli. O, i na przykład widzicie, tutaj jest jeszcze taki jeden pociąg. Ten ma jeden skład na całej trasie, albo on tylko dojeżdża do tego miejsca. Także, dobra, to powinno być dobrze. Dobra, dajcie mi chwilę. Dorobimy trochę pieniędzy, ponieważ żeby nasze lotnisko postawić, które dzisiaj chciałem właśnie koniecznie postawić, musimy mieć 300 tysięcy, a nawet nie mamy jeszcze na takie między nawet 250, więc dajcie chwilę, ale spokojnie, w tym mieście to zrobimy. Lecimy z tym timelapsem, no i jak widzicie, mamy tutaj trochę przed sobą do zabudowania. Po pierwsze, dzielnica mieszkalna tutaj właśnie pod lotniskiem, jak widzicie, ona już tutaj jest trochę bardziej zabudowana niż wcześniej, pamiętacie? Ponieważ trochę tego timelapsa tutaj uciąłem. No i co tu dużo mówić, jak widzicie, głównie mała zabudowa, domki i tramwaj tutaj dorzuciliśmy już tutaj. Dojeżdżają sobie tam na górę, mają pętlę piękną. No i to jest na pewno jedna z takich właśnie ciekawszych rzeczy, dzięki czemu tutaj komunikacja będzie raz dobra, a dwa mamy dosyć ciekawe właśnie nowe miejsca do zamieszkania przez naszych mieszkańców. Więc to jest na pewno na plus. Poza tym mają tam linię metra i nową jedną stację właśnie, którą teraz tu będziemy stawiać. Od razu mówię, ta stacja to naprawdę był świetny pomysł, w sensie... Świetny pomysł w sensie, żeby utrudnić sobie życie. Bo strasznie to było trudne, żeby ją tutaj wstawić. Już nie pomijając samych tego, jak tu jest strasznie kiepski grunt, w sensie, że to jest wysoko i tak dalej i w ogóle. No to w końcu udało mi się to oczywiście wsadzić, rzecz jasna, jak widzicie. No ale później, żeby jeszcze tutaj wszystkie drogi dokręcić i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało. No chwilę to mi zajęło, no, ale koniec końców ładnie to wygląda faktycznie. I najlepsze jest to, że taka stacja faktycznie jest podwieszana i do góry poszła. No jest trochę podniesiona. Jestem przekonany, iż część z was oglądała już mój film co do 1 kwietnia właśnie, co do otwarcia metra warszawskiego, a co do prawdziwych informacji, w sensie co do otwarcia, powinny pojawić się niedługo na moim kanale, a teraz mogę tylko powiedzieć, że ja też bardzo czekam, jestem ciekawy, dostałem informacje od obydwu stron pracy, a właściwie od trzech, czyli od Guler Matka mam informacje, jak idą u nich prace, u nich są już skończone. Właściwie prace od miasta stołecznego Warszawy, no to tam jeszcze zbytnio nie wiedzą, i prace od inwestora zastępczego, czyli od metra warszawskiego. Oni najmniej w tym właśnie, nie wiem, udziału mają. Co najciekawsze, Mecen ma najmniej udział w otwarciu metra, co nie? No, taka jest prawda, więc to, że faktycznie się otwiera te nowe stacje, to metro zbytnio nic nie ma do tego. Jak już otworzą, to wtedy faktycznie oni będą mogli coś tam powiedzieć więcej, a właściwie nawet powiem więcej, będą mówić. Także póki co nie wiem dokładnie, kiedy otworzą, w teorii może w tym tygodniu, ale w praktyce, jak dzwoniłem do urzędu niedawno, jakieś godzinę po tym, jak wy to oglądacie, to powiedzieli mi, że to jest otwarcie, ale nie dla wszystkich w tym tygodniu i że otworzą to później, po koronawirusie, więc nie, naprawdę jest duży magiel wagiel co do tego otwarcia. Jak będę coś więcej wiedzieć, to po prostu zrobię jakiś odcinek, zapraszam do metra i wam pokażę. Teraz pokazuję wam, jak wygląda to teraz, chwilę później. Trochę dokręciłem tutaj stację, nowe dzielnice, tutaj tramwaje, jak widzicie, jeszcze tutaj niedokończone, i nowy most tutaj wybudowałem, taki tramwajowy, przyszłościowy. I w kolejnych odcinkach będziemy w tym mieście rozwijać nasz przemysł właśnie ten rybny, o ten tutaj. Na całej tej dolnej tej części będą nasze statki pływać, po prostu żebyśmy mieli ładne połowy, bo to jest coś, co akurat bardzo chętnie bym zrobił. Chcecie, żeby mieć dobry, ładny zysk z tego i szybko skończyć ten scenariusz. Bo mimo wszystko już trochę się długo ciągnie, a przydałoby się już trochę pójść dalej. Ponadto tutaj mamy nową morską elektrownię geotermalną i tutaj jest zjazd też autostradowy właśnie do tych naszych nowych przemysłów, które tam ciągniemy, dzięki czemu to będzie w teorii mogło się lepiej tutaj dociągać. I tak, stawiamy nowe lotnisko, tak jak mówiłem. Lotnisko, jak widzicie, tak wygląda, jest ogromne, więc tam się niestety nie zmieści i sobie umieścimy to na tej drugiej wysepce. Oddzielone trochę od tego jest, owszem, ale zrobimy tutaj ładną komunikację, metro, pociągi, kolej jednoszynowa i tak dalej. W teorii dzięki temu będzie bliżej to właśnie naszej rakiety, więc będzie nawet w teorii to bliżej, lepiej, ale sami zresztą ocenicie, jak to będzie wyglądać. Nazwę dla naszego portu lotniczego, jak chcecie, możecie napisać w komentarzach, tak samo jak przypominam, jeżeli macie pomysły na nazwy dla ulic w mieście, też możecie pisać w komentarzach, ja wtedy po prostu przed odcinkiem będę je dodawać
i będziecie je widzieć później w moim mieście. Więc jakby, jak macie pomysły lub chcecie ze swoimi minikami czy tak dalej wymyślać, to też bardzo zachęcam. W dzisiejszym odcinku jeszcze tego lotniska tak zbytnio nie uruchomimy, bo ja tylko tutaj przygotowałem głównie, jak to ma wyglądać, zarys tego wszystkiego, a w kolejnym odcinku dokładnie to wszystko bardziej już sobie dokręcimy, żeby to lotnisko działało, no i w ogóle, żeby się działo. I pewnie jak będzie kolejny odcinek, to już będziemy wiedzieć o tym, czy meta została otwarta, czy nie i w ogóle. Także no cóż, jak widzicie, tutaj tak sobie puściłem takie przystanki tramwajowe, tak, ponieważ tutaj będą jeździć 4 linie tramwajowe łącznie na koniec, będą mogły się zatrzymywać w teorii. Jak będzie, zobaczymy. No a póki co, jak widzicie, na razie tak sobie po prostu popodciągałem i tu później miałem coraz to więcej i więcej ciekawych wizji, jakby rozbudować tą dzielnicę właśnie o nowe, ciekawe rzeczy. Jeden z pierwszych głównych pomysłów, które wymyśliłem, to jest to, żeby wsadzić tutaj nasz dworzec kolejowy, w sensie, że autobusy, żeby postawić, ale taki dworzec jest tutaj chyba najlepszym właśnie rozwiązaniem, żeby też go postawić. Metro, pociągi i pociągi, no i oczywiście kolej jednoszynowa. Kolej jednoszynowa będzie jechać tylko i wyłącznie prawdopodobnie stąd po okolicach, może się gdzieś w kawałek przejedzie, no i do tego naszego tam przejazdu. I prawdopodobnie może też jakaś kolej ta właśnie jednoszynowa będzie jechać do innych okolicznych miejsc. Ponadto w kolejnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się budową helikopterów. No bo to lotnisko ma od razu w sensie stację, przystanek helikopterowy i szkoda byłoby w sumie nie skorzystać z tego, więc no. Jak widzicie, tutaj później mówię, wszystko poprzesuwałem, bo postawiłem na transport pieszych via ścieżki powietrzne, więc w sensie płatki i tak dalej i stwierdziłem, że to jest nawet całkiem niezły pomysł. Tak, więc helikoptery się pojawią w kolejnym odcinku, nie wiem na jakiej trasie będą latać, ale na pewno będą. Autobusy, tak jak widzicie, tutaj postawiłem nasz dworzec, on tutaj będzie sobie, dzięki niemu będą sobie jeździć właśnie autobusy, będą mogły podjeżdżać w przyszłości jakby coś. No i tak samo tramwaje będą mogły to wszystko wymijać, jeździć po okolicy i tak dalej. Przez całą dzielnicę będą przejeżdżać tramwaje, to będzie jako główny środek, autobus jakiś może jeden też puścimy. Ale to się nad nim jeszcze będę bardziej później zastanawiać. Jak widzicie, tutaj też jest taki tunel, żeby jak najmniejszy był ruch i sam wjazd do lotniska też będzie oczywiście... trzeba będzie zapłacić, to nie będzie tak. Będą bramki za wjazd, na komunikację miejską to już płacisz za bilety, więc tam już nie będziemy robić dodatkowych jakichś przesadnych miejsc. Wspomnę, teraz się zastanowimy, że jak mamy już lotnisko, to może zastanowimy się później nad czymś bardziej jeszcze właśnie tego typu jak lotniska, to coś tego typu jak mamy taksówki, czy inne rzeczy. Tak czy siak, transport i wszystko będzie tutaj podłączone dopiero w kolejnych odcinkach, jak zresztą możecie być domyślać się. No jak widzicie, wszystko podłączone i tutaj na sam koniec jeszcze wymyśliłem chwila. Musimy tak już tutaj osadzić. Trochę nad tym długo myślałem, przyznaję, bo tutaj jest ta sytuacja dosyć ciekawie tutaj rozwiązana. No ale ostatecznie to oczywiście całkiem nieźle i ładnie wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj ten dzień, dzwoneczek. No i co dużo mówić. Kończymy dzisiejszy odcinek, na razie tak tutaj jest ta droga, a w przyszłości pewnie będzie lepsze połączenie z autostradami i ogólnie z tym całym ciekawym nowym rynkiem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!